Ten projekt tak naprawdę jest wyrazem oczekiwań społecznych. Jest on przygotowany na bazie projektu społecznego przygotowanego przez środowiska kobiece, a więc jest naprawdę wyrazem oczekiwań społeczeństwa i kobiet, które od lat, tak powiem, są ofiarami złego ustawodawstwa dotyczącego przerywania ciąży. I ruch Palikota zdecydował się tę inicjatywę podjąć, bo my wiemy, że kobiety tego oczekują. Po drugie, nasz projekt ustawy jest pełną realizacją rezolucji Rady Europy z 2008 roku, która zaleca rządom wprowadzenie legalnej i bezpiecznej aborcji, wprowadzenie również obowiązkowej edukacji seksualnej oraz pełnego dostępu do antykoncepcji. A więc nasz projekt jest projektem nowoczesnym, idącym w zgodzie z regulacjami europejskimi i standardami europejskimi i przede wszystkim zaleceniami Rady Europy, która jak wiadomo jest ciałem, do którego Polska należy, no i powinna się stosować również do tych zaleceń. I wreszcie ja mam nadzieję, że ta dyskusja, wiem, że nie będzie łatwa, że został też złożony projekt opozycyjny w tej sprawie, ale ja chciałabym wierzyć, że parlamentarzyści i parlamentarzystki tego Sejmu są w stanie wznieść się ponad swoje uprzedzenia, ponad ograniczenia światopoglądowe, ideologiczne i pochylą się rzeczywiście nad sytuacją w kraju, spojrzą po raz pierwszy tak naprawdę, jakie skutki przyniosła ta obecnie obowiązująca restrykcyjna ustawa antyaborcyjna, bo ona przyniosła wyłącznie szkodliwe skutki dla zdrowia i życia kobiet. Czas najwyższy, żeby parlamentarzyści wyciągnęli konsekwencje z sytuacji i ze skutków prawa, które wprowadzili i wprowadzili taką ustawę, na którą kobiety w Polsce czekają, ustawę normalizującą sytuację, bo mamy w tej chwili sytuację nienormalną. Nie może być tak, żeby Polki miały mniej praw niż Czeszki, Rosjanki, Holenderki, Hiszpanki, no kogo byśmy sobie nie wymieniali z Europy, to wszystkie kobiety w Europie mają więcej praw niż Polki. Polki też zasługują na swoje prawa. I ostatnią kwestię, na którą chciałam zwrócić uwagę, z zaniepokojeniem przyjęłam fakt, że na posiedzeniu projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie ma być dyskutowany łącznie z projektem Solidarnej Polski, czyli nie jeden projekt po drugim, tylko wręcz ma być to jedna debata. Ja będę dzisiaj na prezydium Sejmu apelowała do pani marszałkini Kopacz, żeby zrobiła oddzielne debaty, bo nie można w jednym, podczas jednej debaty dyskutować o tym, żeby kobiety odzyskały prawo do decydowania, a w tej samej debacie dyskutować o tym, żeby kobiety pozbawić jeszcze więcej praw, które posiadają. Zobaczymy, jaki będzie skutek, ale uważam, że przynajmniej kobiety w Polsce, nawet jeżeli ten parlament nie przyjmie tej ustawy, ale kobiety zasługują na to, żeby odbyła się rzetelna ustawa właśnie nad tym projektem.